Chińczycy wstrzymują plany zainwestowania w Rosji. Reuters. Chiński gigant naftowy wstrzymał inwestycje w Rosji. Boi się sankcji. Chiński państwowy gigant naftowy Sinopec wstrzymał plany zainwestowania w wart około $500 miliarda w projekt petrochemiczny w Rosji na żądanie władz w Pekinie, które obawiają się sankcji nałożonych na Moskwę. Sinopec zawiesił inwestycje w projekt, który miał zostać zrealizowany z rosyjską firmą Sibur, ponieważ okazało się, że jej mniejszościowym udziałowcem i członkiem rady dyrektorów jest objęty amerykańskimi sankcjami oligarcha Gennadij Timchenko, założyciel i właściciel prywatnej grupy inwestycyjnej Volga Group, która specjalizuje się w inwestycjach w aktywa energetyczne, transportowe i infrastrukturalne, podaje Reuters, powołując się na źródła. Projekt natrafił też na problemy z finansowaniem, ponieważ restrykcje gospodarcze zablokują prawdopodobnie środki, jakie miał włożyć kontrolowany przez rosyjskie władze Sberbank. Chiny oficjalnie nie potępiły rosyjskiej inwazji na Ukrainę, ale Pekin nie chce, by zachodnie sankcje dotknęły chińskie firmy. Trzy państwowe giganty energetyczne Sinopec, China National Petroleum Corp. CNPC i China National Offshore Oil Corp. CNOOC utworzyły specjalne zespoły do analizy ryzyka związanego ze współpracą z Rosjanami oraz opracowania planów awaryjnych na wypadek zakłócenia dostaw surowców lub wdrożenia kolejnych sankcji, podaje Reuters. Resort Spraw Zagranicznych inwestował niedawno przedstawicieli tych firm, by ocenić ich powiązania biznesowe ze stroną rosyjską i prowadzone na tamtejszym rynku operacje. Ministerstwo nakazało też tym przedsiębiorstwom unikanie nieprzemyślanych decyzji o nabywaniu rosyjskich aktywów, pisze Reuters, powołując się na dwa źródła.